Dzień dobry, kochani. Żeby tradycji stało się zadość, to witam się z łóżka, z sypialni. I mamy lenia, powiem wam. I tak sobie leżymy. Jest już bardzo, bardzo późno. Bardzo późno. A my sobie tutaj dalej leżymy i nie chce nam się wstać. I nawet synek był z nami, chwilę poleżał. I było tak wygodnie i tak fajnie. Nie, Misiu? I byliśmy tacy... I Misiu się przytulał fajnie, tak ładnie spał. Naprawdę. Łóżko też zostało już opite i sypialnia. Wczoraj był u nas... Opite jak szczon. I czemu? Ej! Cicho. Nie było, znaczy też było chrzczone, ale takich rzeczy się nie mówi. Nie mówię. Był u nas nie szwagier, tylko moja szwagierka i mój brat. O, chciałam powiedzieć szwagier. I sobie wypiliśmy troszkę. Nie, no szwagier był przecież. Ale twój szwagier, ale to mój brat, nie twój szwagier. Znaczy... I tak niedużo, tak skromnie. Wypiliśmy sobie i posiedzieliśmy. Raz leziemy, bo gdzieś tam są dali. Oho, już cię woła. I było naprawdę fajnie. Już coś chce. On tak od rana. A dzisiaj w ogóle to... Co będziemy robić? Nic nie będziemy robić. Będziemy leniuchować cały dzień. No nie, no ja muszę posprzątać w kuchni trochę. Misiek ma dzisiaj dyżur gotowania, to będzie robił obiadek. Tylko muszę pojechać do sklepu. Po co? No, bo wypada, że dzisiaj muszę jechać do sklepu, do Lidla po pieczywo i warzywa i... O, pies zaczyna kwiczeć, dziecko zaczyna krzyczeć. Do zobaczenia później, musimy już się... A tak najchętniej to bym tu została dzisiaj cały dzień, szczerze mówiąc. Spijam sobie kawę i jak widzicie tutaj, teraz większość czasu będę spędzała. To chyba normalne, bo mi się podoba teraz najbardziej z całego domu wystrój sypialni. Co mnie bardzo ucieszyło, to to, że wam również się spodobało, mniej lub bardziej, ale wiadomo, słuchajcie, gusta są różne i o gustach się raczej nie dyskutuje, więc... Bardzo mnie ucieszyły wasze komentarze, bo już widziałam. Oczywiście odpisuję z sporym opóźnieniem, ale na pewno odpiszę na część, nie na wszystkie, bo nie daję rady ostatnio pisać na wszystkie komentarze. Teraz mam łóżko rozgiełdane, o, bo dopiero z niego wylazłam. Tam mam portfel, już liczyłam, wziąłam sobie laptopa. Tu przyniosłam, o. Dlaczego nie pokazać? Piję kawę, idę zjeść śniadanie, w sumie wypić, bo dzisiaj jest Slimfest na śniadanie. Tak jak wczoraj alkohol, whisky, jakieś tam ciastko nawet zjadłam, a dzisiaj jest Slimfest, nie? No, dzisiaj też mogę jeść co chcę, także... Także dobrze. Bardzo się cieszę. Teraz idę właśnie zjeść. Nie maluję się, nie szykuję się, bo muszę zmyć paznokcie, bo wczoraj były jeszcze ładne, a już rano się obudziłam i zobaczcie, ja już z takimi paznokciami nie wyjdę, więc muszę je pierw zmyć, wypić śniadanko, pojechać do sklepu, zrobić zakupy na 2 dni, co mi tam potrzeba, wrócę do domu, dopiero... pofarbuję sobie włosy, albo po prostu je umyję. Jeszcze nie wiem, czy będę farbowała dzisiaj. Jeżeli tak, no to zobaczycie. Jeżeli nie, no to też nie zobaczycie. I zrobię sobie makijaż, bo mam przyjść do nas mamusia, a dzisiaj jest taki luźny dzień, więc tam jeszcze tylko wstawię pranie. Obiad dzisiaj robi Misiu, to też fajnie. Będę mogła sobie zrobić makijaż i nagrać jakiś filmik. Jaki ja miałam filmik nagrać? Coś miałam nagrać. A wiem, zakupy Saversa, bo musiałabym już to powyciągać z siatki, bo zawsze mi tam w salonie stoi ta siatka. Później kilka dobrych dni i to wkurza. Także Saversa nagram i tyle.
tyle i czas jakoś zleci. Mamusia przyjdzie na kawę zobaczyć, jak się urządziliśmy. Filmik na pewno widziała, ale posiedzieć na kawusie czy coś, tak, no może jakieś ciacho kupię. Dzisiaj mi można, także... Także tyle. Do zobaczenia później, robaczki. Bardzo się cieszę, że tu zaglądacie i jesteście. Chłopaki właśnie sobie siedzą i grają. Taka miła niedziela. Mam nadzieję, że wasza również jest bardzo, bardzo miła. Co prawda, dzisiaj stwierdzam, że nie robię makijażu, pielęgnacja tylko twarzy. Nie mam już lakieru na paznokciach. Jak wrócę, to zajmę się włosami. Obiecałam, że będę wam teraz pokazywała, jak wyglądam w danym dniu, jak jestem ubrana. I tutaj zwykłe moje domowe spodnie, takie z paskiem. Teraz możecie zaobserwować sweter, bardzo z boho, bardzo go lubię. Pod spodem mam dzisiaj tą różową z falbankami, bluzkę, po prostu domowe wyjście. Bardzo lubię ten sweter do wszystkiego. I tyle. I tak dzisiaj będę się prezentowała. Obiecałam, że jak będzie lustro, może zapalę, bo będzie lepiej widać, że jak będzie lustro, to będę się pokazywała codziennie. I oto jestem. Oto jestem, kochani. Idę teraz na zakupy. Dobra, ja wróciłam ze sklepu. Chłopaki dalej wojują. Pokażę wam. Aha, tu otwarte tam. Wiem, co miałam kupić. Kotek? Ile zostało jeszcze coś chusteczek do kurzu? Trochę zostało. A. Do wtorku mi starczy? Starczy, nie? Zależy, czy będziesz używać, czy nie. No, będę używać. To nie wiem. Pokaż, ile zostało. To jest trochę jeszcze. Tu jest. No dobra. Słucham? Tak, mama nagrywa, ale was nie pokazuje. Sprzątajcie, sprzątajcie. Dzisiaj to muszę zapauzować tą pralkę, chyba. Uwaga. Dobra. Teraz nam nie będzie przeszkadzać. A się coś tam wydurniają. Ej, bo ktoś pomyśli, że wyjesz. Jest mój czarnuszek. I przechodzimy. Byłam tylko i wyłącznie w Lidlu. Zmienili opakowanie wody. Truskawkowy Larasena. Kontrola jakości. Kontrola jakości. Kontrola jakości. Jutro będzie zupa. Russell wymyślił, że chce zupę warzywkową. Orzechy do podziałki na dzisiaj, bo mam jeszcze orzechy, kupiłam wczoraj. Dla mnie na sok i do sałatek, do surówek, wiecie jak jest. Pomidory tak samo. Papier, folia, znaczy kończy się, więc jedzenie dla psa. 6 bułek ciemnych, po 2 dla Laury, dla mnie i dla Miśka, luberki do 2 paczki do tego, do czego? Ja dzisiaj wyciągam nawet, no do owsianki czy do płatek, dla Miśka to zestaw jest. Już wam pokazuję taki zestawik. Skończyło mu się już tam do pracy, więc kupiłam mu, póki pamiętałam. I jeszcze to, ale to już nie do pracy, tylko po prostu zasłużył. Więc mu przyniosłam, a w domu nic nie było. Pomelo nie jest przecenione teraz, ale o, właśnie urwałam, nieważne. Do zjedzenia. Popcorn na dzisiaj, jakieś filmy, jak będziemy oglądać, to musi być. Serki jutro do zupy, Filadelfia, czosnek z ziołami i taki też soft, miękki serek również do zupy, też z ziołami, o, samymi. Czekaj, braki. Czosnek, bo mi się skończył, suszony, granulowany, będą... 2 ogórki, bo nie mam już, dzisiaj jakąś surówkę zmacham. Zapłaciłam w Lidlu dzisiaj 22 funty i 65 pensów i muszę zjeść drugie śniadanie, bo już nie w brzuchu burczy, na zupę.
i na drugie danie, bo tam jest 8 pałek, także i 2 chleby tostowe dla Rasela, białe dla Misia do pracy. No i tyle zakupów. Teraz to trzeba pochować i zabrać się za sprzątanie trochę w kuchni. Zrobię porządek Misiowi, żeby miał sąsiad krzyczy, żeby miał pole do pisu w kuchni. Dobra, nie bądź niemiły. Ja sobie dzisiaj farbuję włosy, Misiek mi powyciera, tak jak zawsze. Zobaczymy, jaki to będzie. No, chodzi o te końcówki. Odświeżenie. Dzisiaj moje kochanie rządzi. Mama, pokaż się, jak wyglądasz w krótkim. Patrzcie, tarau, jak obcięła włosy. Ciocia, patrz, jakie, odwróćcie, jakie krótkie włosy ma teraz. Tarau. No tak, to dla ciotki Emilki, żeby wiedziała. Emiluchy naszej, nie? Jak ścięła włosy, to teraz ja też do ucha zetnę. Nie żartuję, idę sobie zafarbować włosy, później będzie obiad, teraz pijemy kawę też. Misiek rządzi w kuchni. I co? Tyle. Kto to będzie jadł? Ty. Tam. No weź teraz tą miskę. Wyciągnę. No, trochę za bardzo popieprzyłeś. Ale już dużo ostre chipsów. Widziałeś co tata... Sobie ogóreczka. Widziałeś co tata z ogórkami zrobił? Ja spróbowałem. Spróbowałeś to? Tak. I co? Dobra, ja mam farbę. Farbę mam gdzieś tam na włosach. Zobaczymy, jak będzie wyglądała. Ale niby z olejkiem arganowym. A śmierdzi. Arganem. A śmierdzi jak diabeł. Misiek zawsze mi zmywa ten. Rasel! Pieprz zjadł i pajacuje, tam wydurniajemy się. Tak właśnie u nas w niedzielę wygląda. Wydurniamy się, śmiejemy. O, nie widać nas. Wydurniamy się, śmiejemy się, żartujemy, tam wiecie, kwiczymy. Jest fajnie, bardzo fajnie. Także mam tą koszulkę. Wracam do czerwonego i zobaczymy, jak będzie mi się chciało. To, jak to się nazywa? To może sobie widziałam z Joanny farby w polskim sklepie i tam była taka jagoda, taki ciemny fiolet, ale taki normalny jak ta jagoda, jak te buróweczki, co ja jem. Słuchajcie, jeżeli używałyście farb do włosów właśnie z Joanny, dajcie mi znać, jak one tam się sprawdzają. Jestem tego bardzo, bardzo ciekawa, bo chciałabym sobie pofarbować włosy. Jak idę co 2 tygodnie do sklepu, to za 2 tygodnie bym kupiła może te farby. No nie, za wcześnie, bo dzisiaj farbuję, to nie, to za miesiąc czy za 2 bym kupiła właśnie te farby i bym sobie zrobiła na taki ciemny fiolet. Coś mi w ciemny kolor chciałabym wrócić. Nawet myślałam o tym, żeby taki czarny zrobić sobie. I chyba sobie zrobię. Zobaczymy jeszcze. Póki co na razie jestem... z takim czerwonym. O takim. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, czy ładnie zafarbuję, ładnie załapię. Jeszcze wam się pokażę, jak umyję głowę i zmyję farbę i wysuszę włosy. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie miałam tej farby. Tą farbę mam pierwszy raz. Była tańsza. Chciałam kupić dla wypróbowania, bo szkoda mi było... kasy i bardzo mi się podobał kolor. Nie, że szkoda mi było kasy na jakieś fajne, tylko chciałam coś wypróbować innego, a przy okazji kupiłam dużo tańszą. I mówię, a jak będą tańsze, dobre, no to czemu nie, prawda? Okej.
suszyłam sobie włosy. I tutaj jeszcze jest światło dzienne, to ja sobie odwrócę się i pokażę się Wam. Efekt jest zadowalający. Fajny kolor, bardzo fajny kolor. Kurde, no. Co by na to? Przez jakiś czas będę sobie kupowała chyba tą farbę. Bardzo mi się podoba. Tu jest ciemniejsze, tu jest jaśniejsze. O to chodzi. Dziękuję ślicznie za uwagę. Życzę Wam wspaniałych chwil, cudownego tygodnia. Dużo zdrowia, uśmiechu. Bądźcie sobą. Buźka. Pa, pa.